Nie na to się pisałam! Potem ciężko założyć buty, jeśli nie zrobicie tego od razu, nie? Pokaż, jak zanurzasz klatę, bo nikt nie uwierzy. Yo, tu fam, witam was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Słuchajcie, jak widać, jestem w stroju kąpielowym i jest dokładnie... Gdzie jest ta pogoda? Okej, jest dokładnie 0 stopni. Także to może oznaczać tylko jedną rzecz, plus widzieliście już tytuł tego filmiku, więc wiecie, że zrobię coś szalonego i pójdę morsować po raz pierwszy. I żeby było raźniej, stwierdziłam, że nie będę jedyną osobą, która tego spróbuje, która podejmie się tego wyzwania, więc idę morsować dzisiaj z Ogi, z Izu, z Kingsleyem i z Agą. Ale oprócz tego grupę poprowadzi Adrian Hoffman, który chyba robi to od 7 lat. Ale myślę, że na pewno to sprostuje później. I wiecie, morsowanie ma mnóstwo zalet zdrowotnych. Począwszy od tego, że jest bardzo dobry na wspomaganie naszego układu odpornościowego, na polepszenie ukrwienia. Nawet słyszałam, że jest bardzo dobry na celulit. Ladies, you know what to do. Zalet jest mnóstwo, ale ja pomyślałam, że podejmę się tego wyzwania, bo chciałam spróbować czegoś nowego. A żeby nie było, Ogi jest przy mnie. Ogi, come show yourself. Jest już przebrana i gotowa. Ciao, ciao. Mała, patrz na klatę. Jak Jenny Brown. Jestem śliczny. Biorę ze sobą dwa ręczniki, grube skarpetki, oczywiście majteczki, no i bluzy, żeby było mi cieplej. Dobra, będzie jeszcze czapka, szalik i rękawiczki. Nie mam żadnych skarpetek ani żadnych butów takich do morsowania, ale myślę, że powinno być ok. Jak nie, to może poproszę Adiego jeszcze o to, żeby mi przy... Główka pracuje, osiągnę. Napiszę do niego i zapytam się, czy może ma dodatkową parę. Hej, hej, proszę daj znać, czy masz może skarpetki. Lecimy teraz do Izu. No i co? Jest ekscytacja i lekki stresik. Ja z przodu. Jak z przodu? Nie, ja z przodu. Au, Ogi! Adrian organizuje właśnie od 7 lat morsowanie. Od 4 lat próbuje namówić mnie i Izu na morsowanie. Poważnie. I w zeszłym roku, nie, jeszcze w tym roku udało mu się mnie namówić na wiosnowanie, że tak powiem. No, bo on powiedział, że woda nie była wystarczająco zimna, żeby to nazwać morsowaniem. Ale byłam właśnie w maju, więc w sumie to się nie liczy. No właśnie wiem, więc teraz to będzie moje pierwsze morsowanie. Ale podobno morsowanie jest już od 9, czyli jak woda ma 9 stopni i w dół, to już jest morsowanie. I Aga mówiłaś, że to jest twój drugi raz, tak? Tak, tylko wtedy morsowałam w jeziorze, bo właśnie tam woda miała 7 stopni, a było chyba 11 na plusie, tak powietrze. No a teraz jak jest minus 1, to już mam taka... Ale słuchaj, fajnie. Mi to w lato jest zimno, jak wchodzę do jeziora. No. Mogę się doczekać Ogi reakcji. Poczekaj, mojej reakcji? Chociaż mojej dobra, reakcji, dobra, Osi? No ja jestem większy. No właśnie, chyba zapomniałaś, kim jesteś. Osi w spa nie potrafi wejść do wody. To prawda. No właśnie, to prawda. Pamiętasz, no właśnie. I was like, no, man. Słuchajcie, mamy tutaj mocną ekipę. Są nawet dziewczynki. Jest Kingsley, który będzie też morsował, a dziewczynki będą wspierały. Będą nagrywać, co nie? Tak, będą kibicować, będą... Nagrywać, będą... Śmiać, jestem pewna. Jo, nie wiem, czy ja się teraz uśmiecham przez to, że jestem taka zestresowana, czy to jest, wiesz, czysta ekscytacja. Czy wyglądasz to zestresowana? No, chyba jestem. Wiesz, mi jest zimno. O, jest Hoffman i reszta ekipy. Siema! Siema, siema, jak tam, gotowi? No. Pamiętasz, że ty masz już wiosnowanie za sobą, teraz w końcu pora na morsowanie, nie? Słuchaj, mamy taki zwyczaj, że debiutantów prowadzą mi albo Bachmaster za pośladki. Ale już to, ja już obiecałem Izu, ja już obiecałem Izu. Ogi, jeśli jesteś tutaj z własnej woli, puść mi oczko, jeśli to... Nie jestem tutaj z własnej woli. Puść mi oczko, wtedy wiesz. Jeszcze jest szansa uratować tą sytuację. Zaczynamy od krótkiej przebieżki, na molo i z powrotem, każdy w swoim tempie, na luzie, tak? Tutaj kilka ćwiczeń gimnastycznych. Potem sobie truchcikiem idziemy na plażę. Tam na razie kładziemy tylko przy brzegu plecaki, jeszcze kilka sprintów na dogrzanie. No i potem jest ten moment rozebrania. Do wody wchodzimy takim dziarskim, pewnym krokiem. Pierwszy moment będzie tak, że tam lekko tak zatka. Będzie pierwsza fala, strzeli cię w klatę i zatka to jest naturalna reakcja obronna organizmu. Także na sekundy to ty nie licz, nie? Ja dopiero zaczynam liczyć, jak pierwszą osobę mówią, że już odmarzają stopy.
Paramedycy są jacyś? Są. Paramedycy, prawnicy w razie czego, żeby nie był pociągnięty do odpowiedzialności. I bardzo ważne, ubieramy się, jak już będziecie się ubierać. Jeszcze nie jest tak zimno, ale generalnie polecam od skarpetek, bo potem palce tak odmarzają i nogi od stóp, że ciężko jest założyć górę, czyli tylko przetrzeć szybko nogi, skarpetki założyć, dopiero potem za resztę, bo w klatę nie jest tak zimno. Klata, nogi, najbardziej właśnie palce i potem ciężko założyć buty, jeśli nie zrobicie tego od razu, nie? Dobra, krótka przybieżka. Nie na to się pisałam! Nie na to się pisałam! Absolutnie nie. Do wody wchodzimy takim dziarskim, pewnym krokiem. Ogi, jak tam? Chodź, nie bój się, nie ma piranii tutaj, chodź. Pan siosi. Pokaż, jak zanurzasz klatę, bo nikt nie uwierzy. No, dawaj. Brawo! Jest! Nie bardzo miałam wam jak to przekazać w trakcie tego morsowania, bo wiecie, dużo emocji, plus byłam całą grupą, więc nie było czasu, żeby zrobić sobie przerwę, żeby wam powiedzieć, co się dokładnie dzieje. Całe morsowanie było podzielone na dwa wyjścia. Pierwsze wyjście trwało 2 minuty, drugie wyjście trwało 5 minut. Między pierwszym wyjściem a drugim wyjściem było bardzo, a to bardzo mało czasu, bo wyszliśmy z wody i powiem wam tak, czułam, że moje nogi były takie... W sumie nie czułam moich nóg, nie czułam moich nóg za bardzo, czułam, że było mi... ciepło już w pewnym momencie i przebiegliśmy się i później znowu wyleźliśmy do wody i drugie wyjście było zdecydowanie łatwiejsze, właśnie przez to, że wiedziałam, czego się spodziewać, organizm był już zaadoptowany. Wtedy weszłam takim odważniejszym krokiem, bo jak widzieliście, pierwsze wyjście było takie... byłam przerażona. Także, no, oglądajcie dalej. Izu w ogóle morsował w butach. Skarpetki od Hoffmana, ale ich nie założyłam, bo stwierdziłam, że zrobię to tak samo jak dziewczyny. Ja się ubieram. Dobra, dziewczyny, jak się czujecie? Jak wrażenia? Było strasznie zimno, ale cieszę się, że się po prostu przełamałam. Tak. Powiem ci, że teraz w wodzie to jest jeszcze przyjemnie. Najgorszy zaraz przyjdzie moment, dlatego jak się szybko nie zaczniecie ubierać, to będzie słabo. Dobra. A powiedz, opowiedz tą historię o Rodnim, bo ty nas namawiałeś na to morsowanie. No tak. Mówiliśmy, że czarni nie morsują. Mówiliście tak, zawsze mi mówiliście, że czarni nie morsują. A przyjechał Rodny z Zimbabwe z kością tutaj, miał kość założoną na szyi, a Izu mówi, że on nie jest prawdziwym czarnym, ty. Odmówiłeś człowiekowi bycia pierwszym morsem. W Gdańsku. W Gdańsku, ale dobrze, no teraz już nie mamy wymówek. Już, i teraz wszyscy już byliśmy. Wszyscy byli, tak. Kingsley był Kingsley w zeszłym był, roku. Tak. Ale Ogi zobacz, ty, ale Ogi w ogóle, ty jakby nie była w wodzie. Ty, co ty jesteś taka mocna? Ogi no. Się nie boi zimna. Niesamowite. Pokaż coś, zrób coś ciekawego. Mogę gacie ubrać? No właśnie, dziękuję ci bardzo. Może zdjąć. Podbijemy wyświetlenia osi. Jak? Izu zaczął tańczyć nawet z zimna. No fajnie, ale byliście dzielni, naprawdę. Że dwa wejścia, myślałem, że po jednym zrezygnujecie. Czyli od teraz do kwietnia jest sezon, tak? No, to kiedy chcesz. Wiesz. Dopóki jest woda zimna, to jest spoko. Słuchajcie, wróciłam już do domu i w końcu doszłam do siebie. Myślę, że dochodziłam do siebie z godzinę, poważnie. Bo na samym początku, od razu po tym morsowaniu pomyślałam, man, gdzie są te endorfiny, gdzie jest ta serotonina, dopamina i te wyrzuty tych wszystkich pozytywnych hormonów, bo było mi strasznie zimno, naprawdę. Ja się jeszcze trzęsłam w samochodzie, w drodze powrotnej. Myślę, że to też mnie jeszcze bardziej utwierdziło w tym, że jestem ciepłolubna, nie lubię zimna. Nie wiem, może zrobiłabym to ponownie. Może dam się namówić. Bardzo się cieszę z tego, że w ogóle spróbowałam tego, pokonałam swój lęk, przełamałam się, więc myślę, że to doświadczenie jest naprawdę fajne. I myślę, że teraz rozumiem, dlaczego ludzie próbują takich rzeczy i myślę, że to przez to, że jest to takie psychiczne, jest to takie mentalne, trzeba się po prostu przełamać i
wejść do tej zimnej wody. Także na pewno polecam to zrobić z osobą, która się na tym zna, która jest w stanie przeprowadzić Was przez ten cały proces. I co? Ogrzałam się, wypiłam herbatę, siedziałam przy kaloryferze, miałam na sobie koc, płaszczyk, teraz wszystko zdjęłam i piję grzańca. Więc teraz jest naprawdę bardzo dobrze. I co? I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i koniecznie dajcie mi znać, czy Wy morsowaliście w tym roku, czy zamierzacie morsować, bo sezon tak naprawdę dopiero się zaczął i kończy się w kwietniu. Tak, tak. No i tak, sezon się dopiero zaczął, więc dajcie znać, czy Wy morsujecie, czy będziecie morsować. Bye!